Słuchajcie, dzisiaj parę słów na temat rynku, który jest najpopularniejszy zdecydowanie i ten segment, przedział dronów poniżej masy 250 gramów rozwija się najbardziej. Zaczęło się to wszystko w październiku 2019 roku, czyli ponad 2 lata temu, kiedy zadebiutował Mavic Mini pierwszy. Bardzo fajny dron, poniżej 250 gramów, miał wtedy kamerę 2.7K, trochę słabszy zasięg niż powinien mieć, no i targał nim wiatr, wiadomo. W międzyczasie, rok później, wprowadzono Miniacza 2 i to był prawdziwy hit, który utrzymuje się do dzisiaj. To, co wyróżnia ten najmniejszy segment dronów, to przede wszystkim fakt, że prawo ogranicza nas najmniej. Jeżeli chodzi o centra miast czy podróżowanie do niektórych krajów, takich jak na przykład Stany czy Kanada, jest ich oczywiście dużo więcej. Mamy zdecydowane ułatwienia. Nie musimy czasami rejestrować, nie musimy zgłaszać lotów. Można tylko zarejestrować, tak jak w Unii, siebie jako operatora. Nie trzeba robić licencji, ponosić kosztów i można latać bezpośrednio przy ludziach. To jest fantastyczne, że w centrach miast nie trzeba obawiać się, jeżeli chodzi o dystans. Do tej pory mieliśmy oprócz DJI konkurencję w postaci Fimi X8 Mini. Ja miałem tego drona i testowałem, a także Hubsana Zino Mini Pro. On był troszeczkę słabszy, ale to był już model, który po raz pierwszy wprowadził czujniki. Spodziewamy się kolejnej premiery DJI. Będzie to Mini 3 w pierwszym kwartale tego roku. Życzę DJI jak najlepiej, żeby pokazało nam prawdziwą klasę. I to, co można było poprawić w Mini 2, to przede wszystkim 3 rzeczy. Kamera dla początkujących może nie jest to tak bardzo istotne, ale dla bardziej wymagających ludzi, którzy chcą ze sobą mieć drona w plecaku, na przykład w plecaku fotograficznym jako akcesorium, tak jak dodatkowy obiektyw, tak faktycznie sensor, który wchodzi w tej chwili w Nano Plus, czyli 0,8 cala, to już jest rewelacja jak na taki mały korpus, którym możesz latać praktycznie wszędzie. To jest duży krok milowy. Druga sprawa to są czujniki z tyłu i z przodu. Do tej pory Hubsan pokazał nam tylko jako jedyny model na rynku. No i trzecia sprawa to są bardziej rozbudowane inteligentne tryby lotu. Tutaj zarówno Fimi, jak i Hubsan już pokazały, że można skutecznie podziałać, jeżeli chodzi o śledzenie, jeżeli chodzi o orbitowanie i podobne rzeczy. Mamy otwarte SDK, jeżeli chodzi o miniacza niedawno, a mini pierwsze wcześniej. SDK to jest udostępnienie plików open source, tak żeby dostawcy oprogramowania mogli na nich pracować i mogli też zaproponować swoje oprogramowanie, tak jak na przykład DroneLink czy Litchi. Fajna sprawa i też bardzo wzbogaca funkcjonalność, aczkolwiek trzeba brać zawsze dwie strony, jeżeli chodzi o gwarancje i różne tematy. Ale słuchajcie, tak wracając do tematu, faktycznie o Telerobotics, którym zajmę się w najbliższym czasie trochę więcej, zanim wejdzie Mini 3, dokonuje pewnego przełomu. Mamy tutaj jakość bardzo dobrą, jeżeli chodzi o obraz i kamerę. Może konkurować z większymi dronami DJI, takimi jak na przykład Mavic R2 czy R2S. Jeżeli chodzi o wymiary, gabaryty, nadal pozostaje mały i mieści się w przedziale do 250 gramów. Oczywiście cenowo będzie trochę odstawał i będzie to wyższa wartość niż w przypadku Mini 3, ale dostajemy zdecydowanie więcej. Także jasny obiektyw, większy sensor, większe możliwości. To może być całkiem ciekawy ten segment, jeżeli chodzi o najmniejszy właśnie przedział dronów konsumenckich. Ostatnio miałem taką przyjemność, że jednej z naszych koleżanek pomagałem w tych pierwszych krokach z dronem i widzę, że bardzo dużo osób interesuje się tym segmentem i chce wejść właśnie w posiadanie i chce eksploatować, latać swojego drona. I słuchajcie, w konsekwencji tego programu i tego, co zrobiliśmy, jeżeli chodzi o ten epizod YouTube'owy i tą pomoc, doszedłem do wniosku, że zrobimy takie wyzwanie, bo wiele osób faktycznie pisze do mnie i oddźwięk był mega duży, jeżeli chodzi o ten film. Wiele osób pisze do mnie w sprawie pomocy w tych najmniejszych dronach. I pomyślałem sobie, że kurczę, dlaczego nie? Stworzymy 3-dniowe wyzwanie, żeby te pierwsze trzy kroki ułatwić ludziom, a później myślę, że zawiąże się również społeczność, taki team latający na lekko, czyli poniżej 250 gramów. Dzisiaj zaczynamy wyzwanie o godzinie 20. Zapraszam Was bardzo serdecznie
pięknie do zarezerwowania miejsca. I jutro i pojutrze również, jeżeli komuś nie pasuje, można po zapisie, po rejestracji, po zarezerwowaniu miejsca dotrzeć do zapisu i mieć dostęp do relacji z tego wydarzenia. Także zapraszam Was bardzo serdecznie. Będzie to fajna sprawa i pamiętajcie, że to jest pierwszy krok do utworzenia prawdziwej, porządnej społeczności, jeżeli chodzi o segment najmniejszych dronów, która skupia nie tylko produkty DJI, ale też wszystkich ciekawych producentów w tym najmniejszym segmencie. Czekam na Was dzisiaj na żywo, jestem dostępny o 20:00, widzimy się, przygotujcie pytania, coś do pisania i spokojnie zaczniemy sobie pierwszą transmisję z trzech dzisiaj wieczorem na żywo. Do zobaczenia!